Dzień dobry, panie senatorze. Witam pana redaktora, witam wszystkich czytelników wspólnoty i wszystkich samorządowców. Dzień dobry. Panie senatorze, niedawno została opublikowana nowelizacja kodeksu wyborczego. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy, jako były samorządowiec, ocenia pan tą nowelizację? Bardzo proszę. Z punktu widzenia samorządowców ta ordynacja i zmiany w niej wprowadzone są złe, bo uznaniowe. Okazuje się, że komisarz wyborczy w miejscu, gdzie jest 200 wyborców, ale gdzie jest lokal, uwaga, musi utworzyć dodatkową komisję wyborczą. Utworzyć. On podejmuje decyzję, a realizacja to oczywiście samorządowcy, którzy za organizację wyborów faktycznie odpowiadają. Ale uwaga. Ten sam problem, tylko na przykład w komisji obwodowej jest prawie 4000 wyborców w mieście i prezydent miasta wnioskuje do komisarza o utworzenie dodatkowej komisji wyborczej i uwaga, wcale komisarz tym wnioskiem nie jest związany, czyli na wsi musi utworzyć, a w mieście tylko może. W mieście tworzą się wielogodzinne kolejki, szczególnie przed zamknięciem lokalów wyborczych, a na wsi ostatnia osoba na ogół głosuje po wieczornej mszy. Czy to jest równość? Nie, to nie jest równość. To jest traktowanie jako lepszy i gorszy obywatel w zależności od tego, czy ten obywatel mieszka w mieście czy na wsi. Nie mam żadnej wątpliwości, że PiS kieruje się wyłącznie motywami politycznymi. Mamy wyższe poparcie na wsi, to tam będziemy tworzyć dodatkowe komisje wyborcze. Mamy niższe w mieście, to tam my będziemy decydować, czy utworzymy, czy nie. Ale to nie koniec kuriozalnych zmian, które wprowadziła ta ordynacja. Myślę, że najgorszą zmianą, która ta ordynacja wprowadziła, to wymóg policzenia wszystkich głosów w ciągu 24 godzin pod sankcją jedną. Te głosy inaczej idą do kosza. W Polsce, w komisjach wyborczych w Polsce nie ma tego zapisu, można dłużej liczyć głosy, a okazuje się, że Polak stale lub okresowo przebywający za granicą to obywatel drugiej kategorii. Państwo mówi, my cię lekceważymy, my nie chronimy twojego prawa wyboru, a konstytucja w artykule 62 mówi, obywatel polski ma prawo wybierania posłów i senatorów, nie ma prawo uczestnictwa w wyborach. Tą wartością chronioną jest dokonanie wyboru, a nie sam akt głosowania. A jeżeli ten głos będzie unieważniony, a wiemy, że tak będzie, bo wiele komisji wyborczych ma tysiące osób zarejestrowanych, szczególnie komisje wyborcze na przykład w Wielkiej Brytanii, a teraz ten natłok będzie jeszcze większy, ponieważ uwaga, PiS zlikwidował możliwość głosowania korespondencyjnego. Fatalne, złe zmiany, dlatego oczywiście będziemy to za chwilę zmieniać. Dlaczego pańskim zdaniem tego typu zapis znalazł się w tej ustawie? Nie jestem naiwny. W tej sprawie PiS kieruje się wyłącznie interesem politycznym. Powiedziałem już o tym przykładzie miasto-wieś. No po prostu zaskakującym, powiem najdelikatniej, albo mówiąc nie wprost obrzydliwym, w takim sensie realizacji tylko interesu politycznego. Bo jak to jest, że 200 wyborców na wsi ma mieć komfort i osobną komisję do głosowania, a 4000 mieszkańców miasta nie dostanie tej dodatkowej komisji wyborczej. Więc tu jest wyłącznie interes polityczny. A dlaczego jest tak z głosami Polonii, że de facto utrudniamy im głosowanie? Niektórzy z nich będą musieli jechać 200-300 kilometrów, żeby wziąć udział w głosowaniu, bo nie ma głosowania korespondencyjnego, tej możliwości wysłania głosu z bardzo prostego względu. PiS przeanalizował ostatnie wyniki wyborcze. Ostatnie wybory, które odbyły się w Polsce, to druga tura wyborów prezydenckich. Ile Polaków głosowało za granicą? Ponad 500 000. Z tego uważa 3/4, około 75% głosów padło na kandydata opozycji. W tym wypadku to był Rafał Trzaskowski. Co robimy? Utrudniamy maksymalnie to głosowanie. Likwidujemy możliwość głosowania korespondencyjnego. Wpisujemy, że jak głosy nie będą policzone w ciągu 24 godzin, to idą do kosza. W Polsce ten przepis nie obowiązuje. Komisja w kraju może sobie długo liczyć głosy. To czemu taki przepis wprowadzono dla komisji wyborczych za granicą? Z bardzo prostego względu. Prawo i Sprawiedliwości nie zależy, żeby te głosy były policzone, ponieważ wie, że większość z tych głosów, jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, pada na kandydatów opozycji. Muszę powiedzieć, że z równością praw,
z traktowaniem wszystkich obywateli tak samo, niezależnie od tego, jakie mają sympatie czy antypatie polityczne, nie ma to nic wspólnego, a jako wyjątkową hipokryzję dzisiaj można odbierać głosy polityków PiS-u, którzy mówili, wprowadzamy te zmiany, że jako zmiany profrekwencyjne. Chodzi o to, żeby zwiększyć frekwencję, czy chodzi o to, żeby zwiększyć ilość osób, która realnie mogła zagłosować w taki sposób, że ich głos został wzięty pod uwagę? To jest dopiero obłuda i dwulicowość, dlatego w Senacie przygotowałem w Komisji Ustawodawczej, której pracami kieruję, nowelizację. W ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy ten projekt przyjmować, on już jest gotowy. Także dlatego, że w tej sprawie do marszałka Senatu swoje pismo skierował Rzecznik Praw Obywatelskich, który powiedział i słusznie, to jest niekonstytucyjne, to jest zabranie praw, traktowanie jako obywatel drugiej kategorii te Polki i Polaków, którzy mieszkają stale lub okresowo za granicą. Dlatego przygotowaliśmy nowelizację i mówimy, sprawdzam, czy rzeczywiście PiS-owi zależy na frekwencji, czy zależy mu tylko na frekwencji wśród wyborców PiS-u. Państwa nowelizacja obejmuje wyłącznie, rozumiem, kwestię Polonii, tak? Nasza nowelizacja jest rzeczywiście punktowa, bo nie chcemy już wchodzić w dyskusję. Mamy kilka miesięcy przed wyborami o szerokich zmianach. Mówimy, usuwamy tylko jeden przepis, ten, który wprowadził wymóg policzenia głosów w ciągu 24 godzin przez Komisję Wyborczą za granicę. I robimy to tylko dlatego, że Konstytucja chroni prawo wyboru obywatela. Jest też przecież zasada ciszy wyborczej, że pół roku przed wyborami nie powinno się pewnych rzeczy zmieniać. Ale to jest wartość, która nie jest chroniona na poziomie Konstytucji, tylko na poziomie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czy Rady Europy i Komisji Weneckiej. Dlatego chronimy wartość wyższą, konstytucyjną, prawo wyboru posłów i senatorów i dlatego idziemy wyłącznie z tą punktową nowelizacją i oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby Sejm ją odrzucił, bo jestem pewny o to, że Senat zagłosuje za, jestem po rozmowach z większością pań i panów senatorów i projekt natychmiast zostanie wysłany do Sejmu i musimy się my wszyscy upominać, którym zależy na uczciwych, równych, demokratycznych wyborach, żeby większość Sejmu, którą stanowią politycy PiS-u, tą nowelizację, tą zmianę ordynacji wyborczej także poparła. No właśnie, wspomniał Pan o tym, że przecież już ta nowelizacja kwietniowa, która została opublikowana, głosy są takie, że już ona nie powinna być brana pod uwagę przy tych wyborach, acz kolejnych. Tymczasem Państwa nowelizacja będzie jeszcze bardziej opóźniona, jeszcze bardziej ta cisza wyborcza zostanie naruszona. Natomiast rozumiem, że jeżeli traktują Państwo to jako in plus, to wtedy jest to możliwe. Natomiast czy Pana zdaniem w ogóle ta nowelizacja narusza tą półroczną ciszę wyborczą? Bo głosy w tym przypadku są podzielone. Panie redaktorze, my na to zwracaliśmy uwagę już przy poprzednich zmianach. One były bardzo szerokie. PiS mówił, że to zmiany techniczne. No, diali Bóg, nie róbmy sobie dowcipów. Zmianą techniczną to jest zmiana koloru kartki do głosowania z białej na różową. A tutaj wprowadziliśmy tak wiele różnych zmian, w sensie siatki, ilości komisji wyborczych. Wprowadziliśmy także pewne rozwiązania, czy to dotyczące finansowania, czy kompetencji komisarzy wyborczych. Wyrzuciliśmy sędziów z komisji wyborczych. To jest katastrofalna zmiana, bo co się okazało? Wśród tych komisarzy wyborczych, których powołano na miejsce między innymi tych niezawisłych sędziów, okazało się, że jest wielu prawników, ale de facto polityków powiązanych z jednym środowiskiem politycznym, a nawet jak wśród tej grupy znaleźli się sędziowie, to okazuje się, że są to wyłącznie tak zwani neosędziowie, powołani już przez ten Krajową Radę Sądownictwa po zmianach, które zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w ogóle jest wątpliwość, czy mają przymiot niezawisłości sędziowskiej jako powołani w wadliwej procedurze. Dlatego my chroniąc tą jedną wartość, my już nie wprowadzamy zmiany do tych wszystkich złych rzeczy, które wprowadził PiS, tylko do tej jednej punktowo usuwamy przepis, który mówi, że wyłącznie w komisjach wyborczych tych za granicą jest czas liczenia głosów 24 godziny, przekroczysz ten
ten czas głos jest nieważny. No jak to jest, że za granicą ma być taki przepis, a w Polsce nie? Jak to jest, że wartością konstytucyjnie chronioną jest prawo wyboru, a nie prawo technicznego głosowania, co skądinąd jest logiczne. I tym się kierując przedstawiamy tą propozycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować polskim samorządowcom. Państwo od po roku 89 organizujecie wiele kolejnych wyborów. Robicie to świetnie, robicie to doskonale. Mija kilkadziesiąt lat wolnej Polski. Nie było uwag, nie było wątpliwości, nie było krytycznych głosów co do tego, jak to robicie, za waszą pracę, za wasz wysiłek. Chciałbym serdecznie i ciepło podziękować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.